Siemaneczko, siemaneczko, witamy. Ostatni dzień roku, 31 grudnia, godzina popołudniowa. Nie wiem, która dokładnie, około 3 już jest. Kończy się dzień tak naprawdę. Przyjechaliśmy rano, ale ten telefon był totalnie prawie że rozładowany. Tam parę procent baterii, nie miałem ładowarki ze sobą, żeby w ogóle cokolwiek nagrywać. Teraz dopiero dorwaliśmy kabel do nagrywania. Zmęczony już jestem dzisiaj. Dzisiaj jest strasznie zimno. Byliśmy w sklepie, robiliśmy jakieś zakupy, jakieś moldy. Foremki musieliśmy pozamawiać i doszliśmy do wniosku, że też zrezygnowaliśmy z zamówienia miksera. Mamy jeden mikser, tutaj planetarny, taki daje 7 litrów. I zamówiliśmy drugi 15-litrowy. I doszliśmy do wniosku, że to będzie za mały. Czyli nie ma sensu, odwołaliśmy to i zamówiliśmy 30-litrowy, bo na większy nas nie stać po prostu. Nie wiem, czy uda nam się większy wstawić tutaj też. Także zamówiliśmy mieszadło do ciasta, które nam będzie potrzebne, które przyjedzie chyba we wtorek. Się zastanawiamy, jak my w ogóle je tu wniesiemy, 90 kg mieszadło do tej kuchni, gdzie tu wszystko już stoi. No ale no co, tak jak mówiłem, totalnie amatorzy, także cały czas coś się zmienia, cały czas człowiek dopiero dochodzi do wniosków, no i to wszystko okazuje się w praniu. Dobra, dzisiaj taki dzień organizacyjny, a kasa nam przyszła, mamy już kasę, jesteśmy zatwierdzeni, także już możemy legalnie sprzedawać kawę, ciasta i możemy otwierać drzwi dla klientów. Potem ma przyjść trawa, przyszła do nas też pleksa tutaj, ale na razie nie zakładamy, no bo ten mikser musi przyjść we wtorek i musimy go jakoś wstawić. Na razie nie wstawiamy, bo może nam tylko przeszkadzać tak naprawdę. No i taki to ostatni dzień roku, raczej zabawy żadnej nie będzie. Ja biorę test, muszę zrobić 2 serniki dla znajomych jako mały taki prezent sylwestrowy. I tyle, czekamy na tą trawę, żeby dojechała, może domontujemy do końca, żeby było już zamontowane. I w poniedzieli już będziemy to otwierać. Także od poniedziałku już zaczynamy piec ciasta, żeby były. W tygodniu już na stole było od groma ciast, we wtorek przyjedzie mieszadło, czyli w środę będziemy mogli, środa, czwartek będziemy mogli już zacząć piec chleb, testować mieszadło i zaczynamy, pewnie środa, czwartek tak otworzymy też, już będzie otwarte. Dobra, to na tyle na razie. Ja się biorę za robienie serników, muszę zrobić 2 serniki. Zamulony jestem cały dzień, jest bardzo zimno na dworze, też było parę rzeczy do zrobienia, trochę to mnie wymęczyło i tak naprawdę sytuacja cała mnie męczy, bo jest Sylwester, powinno się odpoczywać. A trzeba robić cały czas coś do końca, ale to nic, no, takie życie. Dobra, lecimy. No i dobra, siemaneczko, siemaneczko, Dzionek leci. Sylwester, zaraz będzie sylwestrowa noc. A u mnie co? A u mnie bez zmian, cały czas trzeba coś robić, składać i tyle. Właśnie przygotowuję ciasto szpinakowe, 2 leśny mech, z tego będzie właśnie, to próbuję się ustudzić. I 2 serniki wstawione. Zaraz przyjedzie, za godzinę przyjedzie nasza koleżanka. Nie wiem, czy te serniki będą już gotowe, czy nie dla niej. Zobaczymy. A w międzyczasie co? W międzyczasie przyszły do nas takie magnesy. Takie właśnie magnesy, super wynalazek. Tutaj na ścianę. No, zaraz przyczepię następny. Żeby przeróżnego rodzaju łyżki, szpatułki sobie przymocować. Bardzo fajna, wygodna sprawa do kuchni. Bez kitu, jestem mega zadowolony z tego wynalazku. Super sprawa. Ja teraz będę mógł te wszystkie małe rzeczy sobie poprzyczepić. No dobra, rzeczy powieszone jeszcze, potem sobie bardziej to zorganizuję. Tak to mniej więcej wygląda. Co jeszcze? Trawa do nas jeszcze przyszła. Zaraz rozkładamy drugi rzut trawy. Całe te wejście, zaraz ją tam przymocujemy, wytniemy co trzeba,
zostawimy i będziemy mieli całe wejście zrobione. Dobra, biorę się, bo już zaraz będzie ciemno. I tak mam czas na ciasta jeszcze. Zostało mi pół godzinki, także luz. No i dobra, trawa w miarę jest położona. Na razie po prostu postaraliśmy się przygnieść czymś ciężkim, żeby klej dobrze złapał. A jutro trochę przetniemy te rogi jak należy być. Zobaczymy, czy to będzie trzymać, czy nie. Po prostu ta wycieraczka na 100% będzie trzymać. Ta trawa sztuczna nie za bardzo się chce przykleić do nawierzchni. Tak, bez problemu. Tutaj prędzej zerwę w ogóle to, porwę to wycieraczkę i zostaną takie ślady, gdzie ten klej jest z gumy, a ta trawa sztuczna to tak średnio ona chce się w ogóle przyczepić z tego betonu. Zobaczymy, czy to nie zacznie nam jakoś odpadać, odlatywać czy coś. Mam nadzieję, że wszystko będzie spoko. Dobra, uciekamy do środeczka. Zobaczmy, jak wyglądają serniczki. A serniczki ładnie wyrastają. Elegancko się przerumieniły, 2 minuty zostały. Także za chwilę będą gotowe, potem trzeba je przystygnąć i smarować kremem na górze, udekorować. Dobra, a teraz jak wyciągnę, biorę się za ciasto szpinakowe do dekoracji. Elegancko. Ok, Johnek leci pomalutku cały czas. Ja skończyłem na razie ciasto ze szpinaku. Tak się prezentuje ciasto ze szpinaku, ale po prostu zapomniałem kupić maliny czy porzeczkę, żeby obsypać jeszcze na górze cały czas. I 2 serniki są, tylko jak wyciągałem ten jeden sernik, oparzyłem się foremką i mi spadł na drugi, trochę się rozwali. Jeszcze gorące są, także nic nie mogę zrobić. Ja muszę wstawić do lodówki i jutro będą gotowe. No i dobra, dla mnie już się kończy ten pomału dzionek. 31 grudnia dochodzi do końca. Serników jednak nie dokończę dzisiaj, bo jeszcze są ciepłe. Nie mogę położyć kremu z góry, no bo po prostu się rozpuści. Ale to nieważne. Co, zapowiada się niedługo sylwestrowa noc. Ja ją spędzę na spokojnie, jadę do domu wykąpać się. I po prostu pójdziemy coś zjeść, jakąś kolację fajną w jakimś fajnym miejscu i tyle. Ale dla wszystkich ludzi życzę naprawdę sylwestrowej nocy. Nawet dla ludzi, którzy nie wierzyli, że mi się uda, też im życzę dobrej zabawy. Niech się bawi każdy. Trzeba pożegnać ten rok, co dla niektórych był straszny, co dla niektórych był wspaniały. To już jest każda indywidualna i prywatna sprawa. Dla mnie to był bardzo dobry rok, bardzo udany rok. Dużo się stało i bardzo dużo ciekawych i fajnych rzeczy w moim życiu. Także mogę zaliczyć ten rok do udanych. I teraz co dodatkowego mam? Mam dodatkowe życzenia urodzinowe dla Joanny od jej chłopaka Lesława, bo mnie o to poprosi, więc szczere życzenia dla jego dziewczyny. Niech ci się wiedzie i niech ci się spełnia wszystko, co sobie zadumasz, zaplanujesz, wymarzysz i dąż do realizacji swoich celów, Joanno. Wszystkiego dobrego i zdrówka. Dobra, także Joanno, twoje zdrowie. Żegnamy ten rok i witamy nowy. Salut. Wszystkiego najlepszego w nowym roku.